Witam Was w kolejnym filmie ze Star Wars Galaxy of Heroes. Tym razem zajmiemy się tym tutaj dostępnym Assault Battles Fanatical and Devotion, który to, jak zerkniemy sobie na SWG Events, który podpowiada mi nieco co, kiedy ten event jest, no to on tak jest raz na dwa, raz na trzy miesiące, czasami co miesiąc. A on jest o tyle ciekawy, no w tej chwili tego nie pokażę, ale jak on się pojawia, to dwa razy bardzo szybko. No, jest powiedzmy, że event, a potem 2-3 dni, za 2-3 dni jest następny jeszcze raz, więc no, można powiedzieć, że jak już jest, to częściej niż inne, no bo jednak dwukrotnie bardzo często się pojawia. Jeżeli chodzi o nagrody z niego, no to wygląda tak samo jak pozostałe Assault Battles, no pomijając oczywiście ten Assault Battles dla Mastera Qui-Gona i Padawana. Czyli pierwsze dwa tiery to generalnie głównie shardy, troszkę giru, to samo w bonusowym tierze, w mityku mamy dwa omikrony, w challenge tierze mamy ten już gir 12+, oraz kairotechy i zety. W challenge tierze no to części już do relików i challenge tier trójce tak samo jeżeli chodzi o części do relików. No, jeżeli chodzi o postaci, to tutaj w tym evencie było o tyle ciekawie, że kiedyś potrzebni byli tylko inkwizytorzy, a od jakiegoś, od kilku miesięcy też są tutaj i Tuskeni. Ja, jeżeli chodzi o ten film, no to pokażę coś tam dla Tuskenów, ale troszkę niższy tier, ponieważ mam ich na reliku piątym, a potem challenge tier trzeci, grając inkwizytorami. Bardzo długie są te walki, jeżeli chodzi o konkretnie ten Assault Battles, jedne z najdłuższych, więc troszkę tutaj zajmuje granie tych poziomów. No i cóż, zacznijmy może właśnie od challenge tier pierwszego, ponieważ akurat Tuskenów mam na reliku 3. No tutaj w tym, może chociaż dobra, spróbujmy ten challenge tier drugi. No tutaj relik 5+, no i mody najlepiej, żeby mieć na 6 kropek. A jeżeli chodzi o moich Tuskenów, no to oni wyglądają tak. No jeżeli się nie uda, no to trudno. No to znak, że no troszkę wyżej niż relik 5 trzeba będzie na nich mieć, ale tak wyglądają na nich mody. No i przejdźmy do już samej walki, no i zaznaczmy tych Tuskenów. Później troszkę powiem więcej, jeżeli chodzi o challenge tier 2 i odpowiednie miejsce będzie zaznaczone na osi czasu, żeby tam komentarz ważny co do inkwizytorów będzie, ale na razie spróbujmy zagrać właśnie Tuskenami i zobaczyć, co się tutaj wydarzy. Aż 8, jak widać u góry, faz. No i tutaj jest o tyle ciekawe, że Jedi bardzo mocno zaczynają atakować. I mamy tutaj dla Tuskenów akurat specjalną umiejętność, która daje Tuskenom sprzymierzonym 5 staków momentum na 3 tury, critical chance up, offense up i speed up na 2 tury. Ta postać uzyskuje 100% health i dostaje bonusową turę. Generalnie ja bym to używał najczęściej jak się da, żeby dać to momentum wszystkim. No i oczywiście też ich leczyć. Jeżeli chodzi o Jedi, no to nie licząc tego tieru, no to zawsze powiedzmy, że tak lidera, czyli tego, tą postać na środku, atakujmy. No i zobaczmy właśnie, jak tutaj się uda z tym pierwszym tierem. I tak jak mówię, no długie to jest, więc jak ktoś chce, to na jakimś przyspieszeniu warto pewnie oglądać. Bo generalnie tutaj najważniejsza jest chyba faza, tam gdzie jest Grand Master Yoda, to chyba piąta i przedostatnia, no i ostatnia, jeżeli chodzi o te walki. No zobaczymy, czy my tymi Tuskenami na Relic 5 się uda coś tutaj zdziałać. Jednak wiem, że większość z Was pewnie nie będzie robić Tuskenów specjalnie dla tego Assault Battles, tylko oczywiście Inkwizytorów, więc tak naprawdę ci Tuskeni to jest tutaj w tej walce no, zdecydowanie jako ciekawostka, a nie coś, co robić specjalnie pod tę walkę, tylko generalnie, no właśnie, Tuskenów. Pierwszy Jedi pokonany, no to atakujmy pozostałych, przede wszystkim no tego konsulara, który może podleczyć pozostałych. O, mam 17 momentum, no to pokonajmy go. Lecimy dalej z następnymi Jedi'sami. O! Udało się Sentinel pokonać.
Teraz już może zacznę oszczędzać sobie ten special. Tym bardziej, że wszyscy mają HP i coś protection na następną już walkę. Wstawię sobie też to momentum na następną okazję. A ten damage over time chyba dość dużo będzie tutaj robił tym Jedi. No właśnie. I to jest spoko, bo oni mają w tym evencie bardzo dużo health. No i jeżeli chodzi tutaj, no to mamy informację właśnie, że jak jest Kit Fisto, że on daje pozostałym sprzymierzeńcom high morale. A co daje to high morale? Tutaj mamy plus 25% defense, health, offense i speed. Więc warto byłoby zacząć od tego Kit Fisto pokonania. Co tutaj dość ciekawe, to high moral nie ma kłódki, ale jak zobaczymy teraz, to Scan Warrior nie może tego zdispelować. Bo tutaj no, ewidentnie też jest napisane, że dopóki on żyje, to daje te high moral. Czy jest to tu gdzieś napisane? No nie, ale można tak z tego wywnioskować, można by powiedzieć. Więc atakujmy Kit Fisto ewidentnie, a potem zajmiemy się resztą. Więc dawajmy sobie oczywiście to momentum, które będzie ich stanować, oczywiście dawać damage over time. Dzięki temu też uzyskujemy dużo turbo. Ci Jedi, jak oni się ruszą, no to dość mocno, dość dużo tur mają. No i teraz high moral nie ma, więc teraz jest low moral, minus 25% defense, health, offense i speed. No to atakujmy tego, który może leczyć, czyli konsulara. Na 42 momentum miałem na warriorce, można było trzecim skillem zaatakować. No teraz jest 10, bo przyjął tutaj ten Jedi Guard. No to dwójka, żeby sobie zwiększyć momentum. Szybko konsulara się udało pokonać. Dajmy sobie protection up, bo dlaczego nie? Ta walka jeszcze troszkę potrwa. Zwiększmy sobie jeszcze bardziej momentum. W miarę to na razie idzie, no zobaczymy jak tam dotrę, jak dobrze pamiętam do Grandmastera Jody, z którym tutaj chyba jest dość ciężko. Gram tak trochę, można powiedzieć, bez jakiegoś szczególnego, dłuższego przygotowania do tego eventu, ale ważne rzeczy oczywiście wam przekażę, no gdyż on po prostu trwa długo i dlatego nie chciałem tutaj specjalnie dodatkowo wcześniej grać, przechodzić to. Jak można simować, to zdecydowanie lepiej to robić, bo sama ta walka za tak 20 minut trwa. Teraz używam basiki, przydadzą się na późniejszą walkę. Mamy tutaj Jedi Sentinelki, Jedi Knight Guardiana i konsulara. No, atakujmy tego, który może ich leczyć, czyli lećmy w konsulara. No i tutaj też te Jedi Sentinel mogą się ukrywać, więc no niespecjalnie chcę je atakować. Też z tego powodu. Dużo momentu mam w tej chwili uzbieranego, więc dlatego też warto używać tej umiejętności, bo chociażby właśnie Warriorka teraz ma aż 42 staki. No zobaczmy, czy uda się Sentinelkę pokonać. Udało się. No nic, jak uderzę krytycznie w jakąś z tych Sentinelek, to one dostają ukrycie, więc może będę atakował w tej chwili po prostu Jedi Knight Guardian. Szkoda, że nie ma tutaj jakiegoś odzyskiwania większego protection. Się przydało. Te stany od Taskenów oczywiście tutaj mocno też pomagają. Prawie. A dajmy sobie protection up. Jeszcze chwilkę, ta walka potrwa. Ok, atakujmy może tą sprawę i jak się będzie dało. Ok, teraz nie mogę. Padła.
No i teraz basiki, bo tak się właśnie, już zaraz szybko skończy bitwa. Mamy znowu, znowu Jedi, w sensie z jakimś powiedzmy liderem, mamy Aayla Secura, która daje high moral, no to znowu zacznijmy od tego, żeby ją atakować. Chociaż tu jest w składzie Luminara i Consular, ale myślę, że i tak będę próbował właśnie raczej atakować Aayla Secura i że może się ją uda w miarę sprawnie pokonać. Zobaczymy. Warriorka ma 30 momentum, 38 teraz, no dzięki temu specjalowi tutaj udało się ładnie zbudować, no i powinna Aayla paść, super. No to teraz atakuje Jedi Consulara, a potem Luminara Unduli. W miarę to sprawnie idzie, ale w międzyczasie mogę wam powiedzieć, że spróbowałem Challenge Tier 2, no i na tych relikach 5 nie dało się. Nie dało się tymi toskanami moimi na Relik 5. Może na Relik 7 by się dało to zrobić, ale na piątkach no niestety nie. Bardzo szybko padają, na szczęście nie w późnych fazach, tylko gdzieś na początku, więc wiadomo, że no nie dadzą radę. Ale to bardziej tak jako ciekawostka, bo kto będzie toskanów teraz robił, jak nie mają rajdu i nie mają jakiegoś specjalnego eventu, a do Lorda Vadera jest tylko jeden chyba potrzebny Urur, więc jak najbardziej zrozumiała, że nikt skanu specjalnie nie będzie teraz robić. A można było chyba trójką Warriorki uderzyć. Zmiotłaby chyba tą Guardiankę. Ale nic. W sumie można by tutaj zaatakować. Ładnie. Dobrze. No i faza piątej to jest Grandmaster Yoda, który zaczął od początku, od razu. I mamy Jedi Knight Guardian, która dostała Tant. Jak dobrze pamiętam tą fazę, to najlepiej było zająć się konsularem, który leczy. I Shakti, potem iść za Grandmastera Yodę, bo jak się będzie w niego atakować, no to cały czas jednak będą go leczyć. Teraz trudna sytuacja, bo szaman ledwo stoi. Nie bardzo nic z tym mogę zrobić. No teraz też nie ma niestety skilli. Zobaczymy, czy się uda, żeby przeżył. O, stan. Dzięki momentum. No, chcą atakować tego szamana. Teraz na szczęście go podleczę. Mam bardzo dużo momentum na Warriorce. Jak będzie możliwość, to spróbuję Shakti zaatakować. 61 momentum. Wow. Teraz i tak jest taunt. Jeszcze zbudujmy momentum. No, raczej na strzała powinna Shakti paść. Sprawdźmy. Uła! Nie padła. Critical Hit Immunity chyba coś zrobiło, że jednak się nie udało. No, troszkę może mnie boleć to Critical Hit Immunity. Teraz już go nie ma. No jeszcze mam dispel dodatkowy teraz. No dużo damage over time zrobiło, o, chociaż przyjęła na klatę, że tak powiem. No momentum robi to, że Grandmaster Yoda niezbyt wiele ma tur, bo jak się walczy inkwizytorami, to zupełnie inaczej to wygląda. Jezi, padła Shakti. Dispelujmy Grandmastera Yoda i go atakujmy. Hej, Warriora żyje. Super. No i teraz już myślę, że spokojnie basicami można grać. Leczyć nie ma kogo, wszyscy mają prawie full HP. Teraz już wszyscy mają full. I zostaje tylko Jedi Knight Guardian. Ok,
którą sobie poradzą basicami, atakując spokojnie. Do tego damage over time się pojawia, więc trudności żadnych tu nie powinno być. No i właśnie, poszło łatwo. Mamy tutaj Commander Ahsoka Tano i Rexa, no i generał Kenobi jako lider. Warto pewnie byłoby i Rexa, i Commandera Ahsoka Tano jakoś w miarę szybko pokonać. Zobaczymy, jak to się uda zrobić. Stunt się odpalił na Kenobim. Trzeba trochę przeczekać, zanim Rexa będę mógł atakować. I 10 momentum, 15. Spróbujmy. Super. To teraz troszkę lżej, chociaż jeszcze trzeba Commandera Ahsoka Tano też pokonać w miarę niedługim czasie. Okej. Okay. Teraz pewnie będzie łatwe to do zrobienia. Podleczył trochę konsular. Dobra, i teraz już na spokojnie basicami. No tutaj special jeszcze sobie mogę użyć, bo to jeszcze chwilę potrwa. Ale resztę zostawmy na siódmą fazę. A jeszcze też się przyda. Cooldown jeszcze powinien mi zejść z tego skilla. Dodge. Okay. No, chyba z damage over time'ów ona padnie. Nie, przetrwała. Teraz Jedi Knight Luke, Barriss Offee, Hermit Yoda. Tutaj chyba Barriss. O. Piasku, powiedzmy, Windu. Barriss tu chyba trzeba było pokonać, żeby nie healowała pozostałych. Okej, okay, protection jej zdjąłem. Okej, okay, dobry początek. Zaraz się Luke ruszy i obniży mi speed? Nie. Okej. Dobra, no dostał Jedi Training Luke, to warto byłoby się nim oczywiście teraz zająć. Już prawie. Fajnie. Można teraz tymi pozostałymi się zająć. Hermita nawet nie dotykam, nie ma sensu. Oldman ma tyle damage over time, że z niego samego padnie. Co raczej można Windu się zająć i raczej basicami, bo oni mają tak dużo damage over time, że zaraz popadają raczej. No właśnie. I ostatnia faza, gdzie mamy Feniksy. Fulcrum i Mace Windu. No nie Mace Windu, tylko oczywiście Maul. No i trzeba dobrze by było pewnie się tym Maulem zająć najpierw. Tak. I Dispel, żeby nie dostał dodatkowej tury. Budujemy sobie momentum. No i powinien ma upaść. Super. Okej. Okay. To teraz raczej za tych Feniksów bym się zabrał. Znaczy za Feniksów. Bardziej za Ezrę, ale Shaman bardzo duże obrażenia dostał. Jest najlepiej. Ezra ma bardzo dużo damage over time. Okej, okay, no spróbujmy go pokonać. Hermitero teraz dużo dostałem. No niestety Kanan Taunt ma.
Okej, okay, żyje szaman. Ezra padnie z damage over time. Staje kanan i fulcrum. Atakuje raczej na razie kanana. A, może trzeba było z trzeciego skilla próbować, bo miała momentum warriorka dużo, teraz jej znikło. Teraz ma 10, no to bez sensu. Mocno się leczy ten kanan. Shaman się trzyma. Trochę ma damage over time teraz, no i się udało go pokonać. Zostaje Fulcrum, na której damage over time będzie sobie dispelować wszystko. O, stan chociaż nie. O, więc to będzie minus, ale udało się pokonać. Więc cóż, no, do reliku 5 challenge tier 2 da się zrobić na 3 gwiazdki. To skyna. Dobra, no to teraz pogadajmy o challenge tier 3. Jego będę grać inkwizytorami. No tutaj jest zapisane, że najlepiej mieć relik 7+. Jeżeli chodzi o trzecią siostrę, da się podobno bez niej zrobić, znaczy da się podobno, da się zrobić bez niej, jednak mi osobiście nigdy się nie udało. Próbowałem kilkanaście razy, nigdy mi nie wyszło. Trzeba mieć no, specjalne mody i bardzo dobrze rozegrać. W opisie do tego filmu dam wam link, gdzie możecie zobaczyć, jak to wyszło komuś i jaka jest taktyka, jeżeli chodzi o granie bez Rivy, bez trzeciej siostry. Jak ktoś chce, no to niech próbuje, mi osobiście nie wyszło, a ja sam zagram z Rivą. Już wam pokażę, jakie mam mody. Tutaj akurat bez przekładania spokojnie pójdzie, oczywiście omikrony nie działają tutaj, no i trzecią siostrę mam na 8, to samo Grand Inquisitora, pozostała trójka na reliku 7. I tak wyglądają mody. I przejdźmy do zagrania inkwizytorami. Tutaj troszkę inaczej ta walka wygląda, ponieważ mają nieco inny special. Jesteśmy w pierwszym walce inkwizytorami. I tutaj, o, może troszkę za szybko zagrałem. Najpierw dobrze byłoby pokonać Jedi Knight Consulara. To nie jest Jedi Consular, tylko Jedi Knight Consular. Jest healerem, ma takie same w sumie chyba skille, co zwykły konsular. Bardzo dużo tur mogliście zobaczyć, że już mieli. Co tyle jest trudno. I tutaj mamy special, który daje. Narzuca stack perch, max 6 na przeciwnika wskazanego. I postać, która użyje tej umiejętności, dostaje bonusową turę, 50% critical chance i critical damage. Jeżeli przeciwnik jest pokonany podczas tej bonusowej tury, postać ta uzyskuje 20% offense stakujące się do końca bitwy, więc chciałbym to używać, jak kogoś oczywiście pokonam. Natomiast najlepiej, żeby to był Grand Inquisitor, który no najwięcej ma obrażeń, więc o to się będę tutaj starał. No i jeżeli chodzi o fazy, bo mamy ich tutaj, jak wiecie, już aż 8, to najlepiej, żeby Grand Inquisitor miał tak 15 przynajmniej staków tego offense up, żeby no, pokonywał tamtych Jedi. Ja jeżeli chodzi o ten skill, no to na siódmej siostrze i na piątym bracie najlepiej go używać po to, żeby jak najwięcej mieć dostępu do ich leczenia, które dają. Chociaż oczywiście piąty brat tam za bardzo leczenie nie daje, tylko daje dispel i prot up. No ale po to właśnie używa się na nich głównie, żeby ten reset po prostu mieć. Na nich, a na Grand Inquisitorze, no to żeby kogoś pokonał. Teraz jest na to szansa, więc chcę tutaj tego Jedi Knight Consular pokonać. To się udało, więc jeden jest tak do przodu. Teraz no mamy tą sentinelkę z tyłu, która się ukrywa, więc chciałbym tak ją trafić, żeby ją też móc pokonać. Teraz będę atakował raczej Jedi Temple Guarda, który jest troszkę słabszy od tej gardianki, że po prostu jak będzie odpowiedni moment, no to tego Jedi Temple pokonać. W odpowiednim momencie też Grand Inquisitorem. Teraz właśnie trochę nabiję obrażeń na nim, żeby jak będzie jego tura,
to drugim skillem Zaue pokonał i Sentinel, i Temple Guarda. Trochę muszę teraz obrażeń wbić. Okej, okay, i teraz ich zostawiam oboje. Czekam na turę Inquisitora. O, nie mam niestety akurat specjala drugiego w tej chwili. No, to jest trochę problem. No to cóż, przynajmniej tą Sentinel pokonam, będzie jeden stack więcej. No i cóż, teraz mi się nie uda niestety tak złapać, żeby to Grand Inquisitor ich pokonał, więc zbiorę co mogę. No więc zróbmy tak. Chociaż tyle, żeby pozostali coś też offense zebrali. No i teraz mamy tego Kitfisto, który ma high moral, no to zacznę od próby pokonania właśnie jego. Wszyscy mają ability block, wiele teraz nie zdziałam. Dużo tur dostali. Mają też sporo speed. Trzeba się tego Kitfisto pozbyć w miarę szybko. Duże obrażenia już ma Inquisitor, prawie zdjął tego Kitfisto. Zabiorę się teraz za healera. A Kitfisto zostawię dla Inquisitora. Teraz oczywiście reset po to, żeby mogła mnie podleczyć siódma siostra. Ale jakieś poszło niestety. A to pech. Chciałem damage od ósmego brata. Nie złapałem killa dla Inquisitora. Dobra, zostawmy go. Teraz poatakuję trochę Sentinelkę. O, dobra, jest dodatkowa tura. Okej. Dodatkowy offense jest dla Inquisitora. Reset znowu i się podleczmy. Okej. Basic. No i teraz tego Temple Guarda będę obijać. Troszkę tą Sentinelkę, żeby potem Inquisitor znalazł fajny moment. Może się uda, że Temple Guarda i Sentinelkę jednocześnie pokona. Używając dwójki jego skilla. No, zróbmy tak. On na pewno pokona tą z tyłu, więc chociaż tyle zdobędę. Zik raczej ma co się leczyć w tej chwili. Okej, no Grand Inquisitorem raczej nie będę go atakować, bo on ma bardzo duże obrażenia. Mógłbym go pokonać. Ale kimś innym to jak najbardziej. Niech cooldown zleci, troszkę się podleczę. Bo czegoś tam jest. No i czekam teraz na Grand Inquisitora i żeby pokonał tego Temple Guarda. No, ledwo, ale się udało, bo asysta dobra wsiadła. No, mogę zresetować tam cooldown na siódemce, ale już zostawmy to jak jest. Piąty brat jej jeszcze nie pokona, ale teraz kto będzie, to tak.
Rivia Offense nie jest potrzebny. O, ale akurat nie siadło. Dobra. Trzecia faza. Tutaj mamy sentinelki, konsular. Zacznę od tego, który leczy. Podleczmy troszkę Rivę. Dajmy sobie protection up. Okay, teraz będzie Grand Inquisitor. Dobra. No i teraz będę próbował te sentinelki obijać, żeby dobry potem hit gdzieś złapał na nie Inquisitor. Podleczmy się. Teraz je troszkę poobijać, żeby Inquisitor miał dobry traf, nie? O, a czemu nie? No tej środkowej chyba nie da rady, ale pozostałe dwie powinien dać radę pokonać. Chociaż jeszcze mam troszkę miejsca, żeby zaatakować. Zrobię tak. I zobaczmy, czy je pokona. Super, 9 staków. I zobaczymy, czy teraz uda się coś jeszcze wyciągnąć. Jakiś offense up zdobyć. Inquisitor mocno sieknął. Ale reszta już takiej mocy nie ma. Padła, nie miałem akurat, miałem ability block, więc wiele nie mogłem zdziałać. Dobra, mamy Isle Secure. A może trzeba było tym trzecim skillem zaatakować? No nic, zaczynam od niej, później się zabiorę za healerów. Bardzo monotonny jest ten Assault Battle. Dziewięć staków. Niezbyt wiele pod następną fazę, ale powyżej 10 powinienem mieć. No jeszcze jej nie pokonam. Chociaż było blisko. Nos troszkę siadło. Spaliła się, bo burning mają akurat. O! To niepotrzebnie ósmego brata special użyłem. Trochę błąd. Tego konsulara nie powinienem jeszcze pokonać. Okej, zostawmy go. Pójdźmy po Luminarę. Atakujmy w międzyczasie też Sentinel. Leczmy się może. Teraz będzie Inquisitor. O, niestety nie mam specjala. To tylko konsulara w tej chwili pokonam.
uważać, żeby Bering im czasem nie narzucić. Dobra, i zostawiam tę dwójkę. Teraz będę atakować Guardian. A zobaczymy, czy Inkwizytorem się uda potem z drugiego skilla ich pokonać. Będzie to w następnej turze. Powinno się udać. 10 staków mam, troszkę mało. Nie udało się za bardzo więcej. Podleczmy się przed następną fazą, bo ta piąta będzie dość trudna. O, trochę podleczała. Trzeba było oklepać coś. No i teraz Inquisitor. Dobra, 12 staków. 13 raczej nie wyciągnę z tej walki. Dobra, on je pokona. I teraz Grandmaster Yoda. Próbuję zaatakować tak, żeby od razu atakować w tego Grandmastera Yoda właśnie. Zobaczymy, czy się uda. Jak będzie się ukrywał, no to będę próbować dispel robić. Blind się udało założyć. Niestety wszyscy mają bardzo mało perch, więc na razie tylko zagram basic. Niech będzie. Ściągnijmy te buffy, jakie on ma. Dajmy mu armor shred, jak najbardziej. To oczywiście. Nie, czego się udałoby pokonać teraz? No, zaryzykuję. Ale chyba nie. O, daleko było od tego. Ale nic, jak go pokonam, to dalej już sobie poradzę, więc tak można powiedzieć wszystkie siły w Grandmastera Yoda teraz. Podleczmy się oczywiście. No wyleczony trochę. Niestety Grandmaster ukrył się. Potrzebuje piątego brata. O, przyszedł w dobrym momencie, ale niestety dostał oczko. Grandmaster, więc chociaż to oczko zdejmijmy na razie. Atakujmy. O, Ability Block na nim się bardzo przyda. To też. Na wszystkich. Okej. Na razie chyba basic po prostu. To, żeby cooldowny. Tutaj Ability Block by się przydał. A, znaczy Ability Block już ma, tylko kontry by mnie ściągnął. Ach, oczko dostał niestety Grandmaster znowu. Założył wszystkim. O, teraz będzie ciężki orzech do zgryzienia. Na szczęście zaatakował w Rivę. Pokonał Rivę, ale to pierwszy raz. O, mogę go atakować. Speeddown nałożony. No, wszyscy mają bardzo mało tego parcz, ale i tak dam, żeby choć troszkę zyskać. Protection up, zróbmy tak, żeby większe obrażenia mieć. O, konsulara w tej chwili pokonam. Jak go zaatakuję, to może tak zróbmy. O, albo nie, bo nie siadła niestety asysta. Oczywiście muszę się leczyć. Raczej basic. Przydałby się dispel teraz. O, na szczęście nie trafił w siódmą siostrę. Trochę szczęścia. A może tego Kia Dimundiego poatakuje, ledwo stoi. No teraz podleczony akurat. Oczywiście reset cooldownów. No i zróbmy dispel na tym konsularze. Okay, Riva ma taunt, więc bardzo dobrze. Niestety oczka sobie dał i wszystkim. Trzeba się leczyć. O, odkryty Grandmaster jest. Tak. Zróbmy dispel. Raczej to. Blind, spoko. Konsular prawie leży.
Tak, i zdispelujmy Grandmastera Jodę. 6 mastaków, to drugi armor shred będzie. No i teraz tak, i konsulara z tyłu pokonam. Ach, prawie ten Grandmaster padł. Niewiele, bardzo zabrakło. Nie mam teraz zbyt wiele możliwości. Super. Dobra, udało się pokonać Grandmastera Jodę, to dalej już pójdzie prosto, więc taktyka, żeby go atakować jak najszybciej, była poprawna. Okej, okay. No teraz już będę znowu próbował zbierać kile, no niestety myślałem, że Shakti troszkę przetrwa, nie przetrwała zbyt długo. Dobra, atakujmy Vrexa. Dajmy sobie protection up. Wróćmy do Rexa, bo teraz tamta nie będzie. Na generale Kenobim. Oczkom. Och, serio. Ten AOE damage czasami jest wkurzający, bo nagle ktoś tam padnie. Dobra, no prawie komandera Sokatana się udało pokonać. Teraz muszę wrócić do generała Kenobiego, podleczmy się. Okej. To dostał Shen Guardian. Róbmy tak. Może się uda ją pokonać. Super, 14 staków. Basic. Nie potrzebuję teraz leczenia. Z tyłu padł. Aż pokonał ją. Masz dużo ofens i ciężko jest trafić. No, tutaj myślałem, że może do ósmego brata dotrzymam. Nie udało się. Nic, atakujmy Baris, bo jest healerem. Dajmy jej armor shred. Leczenia nie potrzebuje. O, ability block. Teraz się można by podleczyć. Okej. Okay. Jak się ruszy Grand Inquisitor, będziemy... A, podleczył go Hermidioda. No to nie było tematu. Trzeba znowu Baris trochę poobijać. Okej, okay, i teraz tak, zróbmy sobie reset i atakujmy Jedi Knight Luka. Podleczyć się oczywiście. Trzeba ją troszkę obić. Żeby Inquisitor na pewno trafił. O, serio, akurat się, no nie spodziewałem się, że ją pokona, no trudno. Teraz oczywiście Jedi Knight Luke. Nie ma ability block na Grand Inquisitorze, bardzo dobrze. Jedi training mają prawie wszyscy poza Luke'iem. Tylko... No nie ma siły, żeby on ich teraz pokonał. Znaczy jego. No, dobrze. Ale w następnym ruchu co innego. Atakujmy może Mace Windu. Chyba, że Grandmaster... Znaczy Hermit Yoda podleczy go mocno? Nie, podleczył go teraz mocno, dobra. A, jednak miał ruch teraz. Okej. Okay. Dajmy sobie protection up. Och, ability block old Ben. Okej.
Robię tak, podleczmy się. Dobra, te tutaj zostawiam Jedi Knight Luka, ponieważ w następnym ruchu Inquisitor go na pewno pokona. I trzeba będzie jeszcze piątym bratem go zaatakować, potem będzie Inquisitor. Siódma siostra ledwo stoi. No niedobrze. Na pewno tak. Się leczymy. Dobra, panie Inquisitor. Pora, żebyś pokonał Luka. Super. 15 staków, więc jest elegancko. Jeszcze pewnie z jeden przed ostatnią fazą się uda zdobyć. Okej, Mace Windu prawie. Można by zaatakować tego hermita. Przeszkadza dość mocno. Okej. No i teraz Old Ben. Podleczmy się przed następną fazą. Inquisitor. Może tak, podleczymy sobie Rivę na następną. No i trzymać cooldowny na ostatnią. Zobaczymy, kim się go uda pokonać. No teraz już padnie. Dobra. Ostatnia faza. I... Dobrze by było najpierw Maula pokonać. Może tak. No, Dispel teraz bardzo się przyda. Trzymy się. No i tutaj już nie będę specjalnie trafiał Grand Inquisitorem, tylko Maula. No, potrzebuję je po prostu jak najszybciej pokonać. Okej. Z tyłu Falcon padła. Fajnie. A, zobaczmy, czy pokonam go, czy nie, basicami. Super. No i zostaje tylko Kanan Jarrus. Tutaj już raczej nie będzie żadnego problemu. Bez tego tylko pokonania i tyle. Armor Shredda dodatkowego nie dam, bo akurat miał za mało Purge, ale to już nie mało ważne raczej. Dobra, no trzeba tylko jakoś tam przebić się przez to jego HP, nie jest to zbyt łatwe. A w sumie mogę teraz używać już cały czas tego skilla, przecież nie ma już nikogo więcej. Więc nieważne, czy go pokonam, czy nie, tego skilla. Więc jak najbardziej można używać speciala, żeby mieć jak największe obrażenia na niego. Healing immunity ma, więc jest super. No i teraz dostanie strzała dużego i udało się na 3 gwiazdki zrobione, ale strasznie męczy ta walka, szczególnie ta ostatnia, bo jest naprawdę bardzo długa, ale udało się zrobić, więc jakaś podpowiedź dla was jest, jak, znaczy przede wszystkim jak działa mechanika i dla Tuskenów, i dla Inkwizytorów, a tak jak mówiłem w opisie do tego filmu, daję wam link do filmiku, w którym jest zrobione bez Rivy, ale generalnie ja raczej nie polecam próbowania tego ostatniego tieru bez Rivy, bo nawet z Rivą nie jest to jakoś super proste do przejścia, na pewno jest z Rivą do zrobienia, bez Rivy raczej nie polecam podchodzić do ostatniego tieru, ale do przedostatniego jak najbardziej, bo pamiętam, że bez Rivy ten przedostatni tier Inkwizytorami bez problemów zrobiłem. Więc tyle teraz. Jak zwykle, jak macie jakieś pytania co do Star Wars Galaxy of Heroes, no to
Można pytać w komentarzach. W opisie do tego filmu znajdziecie też link do serwera Discord, gdzie można z innymi Polakami pogadać. To tyle teraz, no i do zobaczenia w kolejnych filmach ze Star Wars Galaxy of Heroes.